Aegidius Dieckmann, Anton Moller, Johann Karl Schulz oraz przede wszystkim Daniel Chodowiecki to najsłynniejsi autorzy grafik gdańskich. To dzięki nim wiemy, jak wyglądało nasze miasto od XVI do XIX wieku. Zanim pojawiła się fotografia, to właśnie grafiki są najcenniejszymi pamiątkami zatrzymującymi w kadrze widok dawnego Gdańska. Gabinet Rycin Muzeum Historycznego Miasta Gdańska to kolejna i niezwykła podróż w czasie. To niezwykle cenny zbiór kilkuset rycin, grafik, map i miedziorytów. Gabinet Rycin Działu Sztuki Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w swoich zbiorach posiada grafikę, akwarele, gwasze, rysunki, mapy, generalnie wszelkie obiekty, które są na podłożu papierowym. Grafika, mapy, akwarele, rysunki były popularyzowane w książkach, w tekach, albumach, również wydawane jako osobne dzieła sztuki. Nasza kolekcja Muzeum Historycznego Miasta Gdańska głównie skupia się na ikonografii miasta, czyli na widokach Gdańska na przestrzeni dziejów. Najważniejszą i najstarszą znaną panoramą miasta jest widok Gdańska z 1575 roku Franza Hogenberga, widziany z Góry Gradowej. Jest to miedzioryt kolorowany w epoce. Na pierwszym planie widzimy mieszczan w strojach z epoki. Dalej ufortyfikowane miasto i na ostatnim planie Zatoka Gdańska z przepływającymi statkami. Jeden z ważniejszych widoków Gdańska są akwaforty wykonane przez Aegidiusa Dieckmanna mniej więcej w 1617 roku na zlecenie Rady Miasta Gdańska. Co najczęściej uwieczniali autorzy grafik w swoich dziełach? Gdańsk najczęściej uwieczniano z perspektywy Góry Gradowej lub Biskupiej Górki. Rzadsze ujęcia to te od strony Ostrowa lub Mierzei Wiślanej. Panoramy Gdańska to także widoki gdańskich ulic i budowli, reprezentacyjne gmachy, tereny przedmiejskie czy przemysłowe. Mamy również starodruki z grafik Daniela Chodowieckiego, czyli takiej postaci czołowej XVIII wieku w sztuce gdańskiej. Daniel Chodowiecki, wychowany tutaj w Gdańsku, wyjechał później we wczesnych latach swojej młodości do Berlina i tam głównie tworzył. Niestety my w swoich zbiorach nie mamy jego właśnie najbardziej znanej pracy, czyli z podróży do Gdańska, całej serii grafik, ale za to mamy właśnie ilustracje do poszczególnych elementarzy i książek znanych z XVIII wieku, których on był ilustratorem. Grafiki niewątpliwie zachwycają nie tylko kunsztem artysty, ale także rozmiarami. Największe mapy mają prawie 2 metry długości. Jedną z nich jest mapa Półwyspu Helskiego. Na co dzień nie wszystkie grafiki znajdziemy w muzealnych ekspozycjach. Są one przechowywane w specjalnym pomieszczeniu, gdzie utrzymywana jest odpowiednia temperatura, co pozwala zachować je w dobrym stanie. Część z nich dostępna jest po wcześniejszym umówieniu wizyty w gabinecie Rycin. Zbiory gabinetu Rycin Muzeum Historycznego Miasta Gdańska można poznać poprzez wystawy, publikacje, filmy edukacyjne, jak również poprzez kwerendy naukowe i osobiste. Takie kwerendy są poprzedzone pismem do dyrektora i jego osobistą zgodą.